drzewa po drodze. Jakie drzewa widzisz? Palmy. Gdzie to kokos na palmach? No tu nie widać wiele, ale są różne palmy. Ten chłopiec sam biegnie. No teraz biegnie sam. Goni kózki, wiesz? Co mama go nie trzyma? Mama tu już robi zakupy, wiesz? A chłopiec się rozgląda. Czemu? To jest ciekawe, co się dzieje naokoło. Ma swoją kustkę. Ma taką małą kustkę. Czemu? No taką znalazł, taką małą. To tu też są małe naokoło. No bo to jest cały statko kust chyba, wiesz? Gdzie ten chłopiec? Gdzie ma tą małą kustkę? Gdzie? Chyba już nie ma teraz kustki. Czemu? Chyba wszystkie kustki za nim poszły. I teraz jest pod dużym baobabem chyba już, nie? To są małpki. On siadł na drzewo, żeby brać kokos. Chyba. Gdzieś ten? A tu są flamingi, takie różowe ptaki. Tu są żyrafy i małpy i chłopiec pod drzewem. Ten chłopiec siedzi. Siedzi i odpoczywa. Ale z którą kustką? Zawsze wszystkim. Ze swoją, tak? No, ze swoją też. Ze swoją kustką. Gdzie jest teraz chłopczyk? Jest mała kustka. No, nie ma małej kustki, no tylko przytuła i potem ona pisała swoich kózek. Ze swojego statka, wiesz? O, zobacz. Tu jest to drzewo, a tu chłopczyk jeszcze odpoczywa pod drzewem. A tutaj je chlebek taki z małpkami. Bo już był głodny. A teraz wszyscy odpoczywają i chłopczyk przytula się do małpki. I sobie śpią na drzewie. A tu głowa luzowa? Tu. A tu? Nie do złej gospodynki, wiesz? Ale małpa obok niego śpi. No, śpi sobie. Gdzie ten las? Ten chłopiec? Czy ktoś tam biegnie? No, zwierząt. Tu jest lew biegnie. A to jest domek kogo? No, nie wiem, może już tego chłopca domek, może jakiś inny. O, i tu biegnie mama? A go szuka. Tu jest mama, przykryła zielonką. Gdzie jest chłopiec? No ona go szuka właśnie, szuka. I znalazła go pod drzewem i się przytulają. Czy on był pod drzewem? No bo się zgubił i stwierdził, że poczeka na mamę pod drzewem i że mama go na pewno znajdzie. Czemu? Po drzewu pod drzewem. Czy też to mama? Tak. Tutaj już nie ma chyba tej mamy. Oni już poszli do domku, wiesz? Koniec.